Gdyby musiał się pan gdzieś przeprowadzić, ale tak musiał, to gdzie? No gdzieś na wschód, bo... To skutecznie uruchomi nasze starania i że w efekcie możliwość przeprowadzenia letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku otrzymamy. Przypominamy, jak w kolejnych miastach w Polsce ludzie tłumnie dziękują i wielbią PiS-owców za wspaniałe 8 lat rządów. Tym razem najgłośniej dziękowano i wiwatowano na cześć Terleckiego. Było aż tak hucznie w Gorlicach, że Terlecki musiał pełnić rolę ochroniarza PiS-owskiego konwoju. Także dzisiaj pierwszy raz Jarosław Kaczyński zupełnie nas nie zaskoczył. Szef PiS pytany o miejsce, gdzie mógłby wyemigrować, gdyby musiał, otwarcie przyznał, że najlepiej, no to czułby się na wschodzie. No to na koniec hipokryzja, buta i okropna arogancja Dudy. Choć sami optowali za organizacją Igrzysk Olimpijskich, czyli imprezy, która może jednoczyć Polaków, wykorzystują pomysł nowej koalicji rządzącej do polaryzacji. Więc przypomnijmy im ich kłamstwa i hipokryzję w kontekście pomysłu organizacji olimpiady w 2040 roku w Polsce. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my startujemy od przeglądu miast, przeglądów wsi, gdzie ludzie znów tłumnie, jak twierdzi PiS, wiwatują, bo tęsknią za rządami PiSu. Ekipa PiSu ruszyła w Polskę, również Andrzej Duda próbują promować własną partię, zanim ogłoszą oficjalnego kandydata, więc my cofnijmy się o kilka miesięcy wstecz do Gorlic, po to by przybliżyć, a właściwie przypomnieć wyborcom PiSu, ale przede wszystkim samym PiSowcom, jak to jest z ich prawdą o tym, że ludzie tęsknią za ich rządami. Tęsknią aż tak mocno, aż tak bardzo chcą podziękować PiSowcom, że tłumnie ustawiają się na ulicy wzdłuż konwojów PiSowskich po to, by dziękować, by wielbić, by oddawać peany na cześć wielkiego przywódcy. Oto przykład bardzo dobrej, obywatelskiej i świadomej postawy w kontekście możliwości spotkania złodziei na ulicach własnych miast, wsi i miasteczek. Darmowe leki dla seniorów, kurwa, na pół, kurwa. Darmowe leki. O, to jest taki ładny wątpliwość. Sędzia! Ej! Taki ładny wątpliwość. Dobra, chodźmy do niego. Dziwi mnie ta hipokryzja, to kłamstwo pisowskie powielane oczywiście przez skrajnie prawicowe gadzinówki. Zauważcie Państwo, rzeczywiście nie pochwalą się tym, jak ludzie nie chcą nawet z nimi się spotykać, jak chcą wyrazić swój sprzeciw wobec tego bałaganu w znaczeniu dezynwoltury, który PiS wprowadzał na przestrzeni minionych lat, jak chcą unikać społeczeństwa największym splunięciem w twarz, taką policzkiem dla tych, którzy w ogóle muszą, bo idą do pracy czy do sklepu, spotkać na swojej drodze PiS-owski autobus. Jest to hasło: łączymy, bądźmy razem. Oczywiście zapominają dodać gwiazdki, że bądźmy razem, ale jednak osobno, bo w szeregach PiS-u nie ma miejsca dla osób myślących inaczej niż prezes czy PiS-owska wierchuszka. Jak Państwo oceniacie postawę obywateli z Gorlic? Jestem ciekaw, jestem przekonany, że komentarzy na pewno tym razem nie zabraknie. Temat numer dwa dzisiaj: hit. Kaczyński otwarcie przyznaje, już zupełnie się nie kryjąc, gdzie czułby się najlepiej. Jedna z sejmowych dziennikarek, która nagrywa TikToki właśnie z udziałem polityków, zapytała słońce narodu o to, gdzie wyemigrowałby, gdyby musiał. Pytanie dotyczyło tego, gdzie czułby się najlepiej, gdzie czułby się, jak sam twierdził, w swojej strefie kulturowej. Mnie w ogóle nie zaskoczył, choć zaskoczył jednak szczerością i otwartością swojej wypowiedzi. Jest to chyba pierwszy z przykładów, gdzie szef PiS po prostu nie kłamie. Tak, dobrze Państwo słyszeli, nie przesłyszeliście się. Tym razem Kaczyński serio powiedział prawdę. Proszę posłuchać. Gdyby musiał się Pan gdzieś przeprowadzić, ale tak musiał, to gdzie? No gdzieś na wschód, bo w wielkiej mierze moja rodzina i to z obu stron
tylko ze strony mamy, no to teraz Dzierżyńszczyzna, ze strony ojca tu bliżej, w obecnych granicach Polski, ale no i tam jest dużo. Najbardziej ciekawa jest też ta reakcja dwóch ludzi z tyłu, którzy chyba no, nie mają odwagi przypomnieć prezesowi, że wojna toczy się na wschodzie i że na wschodzie jest Rosjan, ale w końcu człowiek, który jeden raz był za granicą, dokładnie w Wiedniu, i gdzie czuł się w obcej strefie kulturowej, co sam przyznał podczas kongresu ekonomicznego w Karpaczu dokładnie 2 lata temu, no nie wymagajmy od niego znajomości topografii, tym bardziej geografii Europy. Choć to potwierdza to, o czym pisze Tomasz Piątek i wielu innych dziennikarzy, że to powiązanie z PiS-em ze wschodem jest naprawdę bardzo silne. Co Państwo myślicie? Jak oceniacie? To mnie najbardziej ciekawi. Odpowiedź Kaczyńskiego. Czy była szczera, czy była niespodziewana? Czy powiedział to, co myśli? Czy powiedział to, co uważa? I czy naprawdę nie mają tam w PiS-ie jakichś bardziej kumatych doradców, by po prostu powiedzieć mu, że nawet gdyby tak uważał, to jednak sączenie narracji, że najlepiej jest na wschodzie, po prostu jest nie na miejscu i PiS-owi się w kampanii nie opłaca. Chociaż w sumie opłaca, bo zauważcie Państwo, że ci wierni fanatycy całkowicie nie zwracają uwagi na to, co mówi szef partii, której oddali wszystko, nawet własny honor, ambicje i przekonania. No to oddaję komentarze do Waszej dyspozycji i czekam na Państwa opinie dotyczące tego, jak oceniacie wypowiedź Kaczyńskiego. Temat numer 3 dzisiaj to buta, hipokryzja, perfidna manipulacja ze strony obozu rezydenta Andrzeja Dudy. Aby zrozumieć pisowskie kłamstwo tego motłochu, należy cofnąć się o kilka miesięcy do czasu, gdy PiS jeszcze rządził, gdy sam chwalił się i zapewniał, że olimpiada będzie w Polsce zorganizowana w 2036 roku. Jednak pisowcy szybko zorientowali się, że olimpiada to jednak nie CPK, że olimpiada to nie coś, co może podzielić. Choć i tak wykorzystują ją do polaryzacji, jednak jest im trudniej, no bo jeżeli mówią tak dla CPK, to mówią nie dla spokoju ludzi, którzy mają działki lub swoje domy, przedszkola, biznesy na terenie tak zwanego Y, czy chociażby słynnych szprych, które mają do CPK dochodzić. Olimpiada miała jednoczyć wszystkich, a znów podzieliła. Natomiast dobrze, bo wskazała taką naturę prawdziwą pisowców, którzy są w stanie zmienić swoje przekonania tak samo mocno jak chorągiew wystawiona na działanie wiatru. Co mówił rezydent Andrzej Duda, chwaląc się wysłanym listem do MKOL-u dotyczącym organizacji olimpiady w Polsce. Proszę posłuchać. Dosłownie w najbliższych dniach, przygotuję stosowny list do przewodniczącego, prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, pana Tomasa Bacha. Przekażę ten list na ręce pana prezesa naszego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który udaje się na spotkanie z przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dokładnie 6 października. Panowie mają zaplanowane spotkanie. Ten list zostanie przez pana prezesa własnoręcznie przekazany na ręce przewodniczącego MKOL. Wierzę w to, że to skutecznie uruchomi nasze starania i że w efekcie możliwość przeprowadzenia letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku otrzymamy. Natomiast zauważcie Państwo, że oni nie są, PiS nie jest mafią, no, dokładnie mafią skłonną do jakiejkolwiek współpracy. Jest to grupa ludzi zatwardziałych własnych przekonania, która kalkuluje tylko to, co opłaca się dla partii, a nie dla społeczeństwa. Oczywiście PiS buduje swój elektorat, buduje swoje grono wiernych wyborców na fundamencie kruchym, ale niestety w Polsce skutecznym polaryzacji, podziału, sortu ludzi lepszych i gorszych. Zawsze to robili. I pomysł olimpiady, która mogłaby jednoczyć, konsolidować społeczeństwo, na przykład obywatelskie, wokół własnych działań czy przekonań, wokół misji wspólnego, razem
ponad podziałami organizowania jakiejś ważnej imprezy byłaby PiS-owi nie na rękę, stąd ta krytyka. Muszę oddać jednak prawdę jednemu PiS-owcowi, to bodajże był słynny Fogiel, który powiedział, że on zdania w kwestii olimpiady nie zmieni i nadal chce ją organizować. A wszyscy ci na czele z Dudą, którzy za to zabiegali, nawet listy wysyłali, dzisiaj się z tego wycofują na czworaka. Oczywiście ze szkodą dla polskiego państwa, ale z pożytkiem dla własnego, partykularnego, partyjnego interesu. Oczywiście tu też zachęcam do komentowania, jak państwo oceniacie pomysł nowego rządu na organizację Igrzysk Olimpijskich w Polsce. Jestem mega ciekaw, koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie. Na koniec, jak zwykle, najważniejsza moja prośba i gorący apel do państwa o podpisanie mojego apelu do ministra sprawiedliwości, mojego i mojego adwokata, dotyczącego kasacji nadzwyczajnej, która stała się obuchem Ziobry na moją głowę, którą wniósł od dawno zamkniętej prawomocnym postanowieniem sądu mojej sprawy prywatnej. Bardzo dziękuję państwu za podpisanie już tej listy i zachęcam każdą i każdego z was do złożenia podpisu. Dla państwa to zwykły podpis, a dla mnie to moja przyszłość. Oczywiście na koniec klasycznie apeluję i gorąco proszę to, by kliknąć subskrybuj, dzięki temu, że klikacie subskrybuj właśnie. Nasz kanał nadal się rozwija, a państwo jesteście na bieżąco doskonale poinformowani. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, dobrego i spokojnego dnia i do zobaczenia oczywiście jutro, jak zawsze, jak niezmiennie, o tej samej porze. Do zobaczenia. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.